Chwała Bogu. No, ja już dzisiaj nie pierwszy raz tutaj stoję na tym miejscu, ale w trochę innej roli poprzednim razem i tak słuchałem tego, co z kolei brat Sergii mówił i tak się zastanawiam, jak to jest o tym wszystkim, ale widzę, że po prostu Bóg w pewien jakby, wiesz, szczególny sposób mówi o pewnych rzeczach, zwraca uwagę i kto nie był na poprzednim nabożeństwie, tak, będzie powtórka. Może nie tak samo, może trochę inaczej, ale o tym samym chciałem dzisiaj mówić, może w trochę inny sposób. Chciałbym, abyśmy na samym początku zwrócili się do Ewangelii Jana, do 11 rozdziału, do bardzo znanej historii, którą mimo wszystko chciałbym, abyśmy przeczytali w całości. Od pierwszego wersetu Ewangelii Jana. Historia, która brzmi tak. A był chory pewien człowiek, Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty. A to była ta Maria, która namaściła Pana maścią i wycierała jego nogi swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry więc posłały do niego, to jest do Jezusa, wiadomość. Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Jezus zaś miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni w miejscu, w którym przebywał. Lecz potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znowu do Judei. Uczniowie mu powiedzieli, mistrzu, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a znowu tam idziesz? Jezus odpowiedział, czyż dzień nie ma 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata. Ale jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światłości. To powiedział, a potem dodał, Łazarz, nasz przyjaciel śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. Wtedy jego uczniowie powiedzieli, Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. Wówczas Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. I ze względu na was raduję się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli, ale chodźmy do niego. Wtedy Tomasz, zwany Didymos, powiedział do współuczniów, chodźmy i my, aby z nim umrzeć. Kiedy Jezus przyszedł, zastał go już 4 dni leżącego w grobie, a Betania była niedaleko Jerozolimy, w odległości około 15 stadiów. A wielu Żydów przyszło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw, ale Maria siedziała w domu. I powiedziała Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go poprosisz. Jezus jej odpowiedział, twój brat zmartwychwstanie. Marta mu odpowiedziała, wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. A to powiedziawszy, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej, jest tu nauczyciel i woła cię. A gdy tylko ona to usłyszała, zaraz stała i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był na tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu naprzeciw. Wtedy Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią, mówiąc, idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, przypadła mu do nóg i powiedziała, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się. I zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. I Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli, patrzcie, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, czyż ten, który otworzył oczy ślepego, nie mógł sprawić, aby on nie umarł?
Jezus zaś ponownie rozrzewnił się i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, u jej wejścia był położony kamień. I powiedział Jezus, usuńcie ten kamień. Powiedziała do niego Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo 4 dni leży w grobie. Jezus jej rzekł, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł ten, który umarł, mając ręce i nogi powiązane opaskami, a twarz obwiązaną chustą. Powiedział do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Dalsza część tej historii na dzisiaj nas nie interesuje. Całe 45 wersetów wspaniałej historii tego, jak spektakularny, można powiedzieć, ale również taki dokładny, doskonały sposób działał Jezus. Chciałbym, abyśmy zwrócili swoją uwagę tutaj na kilka takich aspektów, kilka punktów, które mają miejsce. Pierwsza rzecz, którą chciałbym tak na marginesie nadmienić, to to, że Ewangelia Jana nie jest Ewangelią chronologiczną. I to czytając Ewangelię trzeba mieć na uwadze. Wydarzenia nie następują po sobie. Są w sposób, można by powiedzieć, bardziej swego rodzaju tematyczny, poukładane, pogrupowane ze sobą. Jan potrafi wziąć, obok siebie zestawić wydarzenie z samego początku służby Jezusa od razu z samego końca. Przykładem tego jest rozdział, w którym najpierw czytamy o rozmnożeniu wina na weselu w Kanie Galilejskiej i zaraz za tym czytamy historię o wypędzeniu przekupniów ze świątyni. Rzecz, która miała miejsce tuż przed ukrzyżowanie, można by powiedzieć, wypełnieniem się misji Jezusa tutaj na tej ziemi. Natomiast to, o czym tutaj czytamy, tak samo też jest powiedziano o tej Marii, która namaściła Jezusa, chociaż to wydarzenie też ma miejsce później. Jan odnosi się, pisząc też do ludzi, którzy, można by po naszemu powiedzieć, wiedzieli o co chodzi, wiedzieli z czym mają do rzeczy, on po prostu robi odniesienia, jakieś nawiązania. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to postawa Marii i Marty. Pomijając to, że to była rodzina, która przyjaźniła się z Jezusem, gdzie Jezus często bywał, tak jak czytamy, Maria namaściła Pana przed samą Jego śmiercią. Ale kiedy choruje ich brat, one dobrze wiedziały, z kim mają do czynienia. Ich brat zapadł na chorobę jakąś. Nie wiemy, jaka to była choroba, ale wiemy, że była śmiertelna. Podejrzewam, że one na tamten moment też już wiedziały, że choroba ta jest chorobą śmiertelną. I posyłają wiadomość do Jezusa, posyłają i chcą, wiecie, to jest, nie ma telefonów komórkowych, nie ma SMS-a, nie ma w tym momencie jakiejś krótkiej informacji, którą można, nawet telegramu nie ma. To jest czas drogi, który trzeba przebyć. To są cenne godziny, minuty, które uciekają, dni i trzeba sprawić, żeby Jezus zrozumiał, że musi przyjść. Mają jedną szansę, żeby sprowadzić Jezusa tutaj na to miejsce, żeby przyszedł i pomógł Łazarzowi. Trzeba znaleźć dobry argument, żeby Jezus przyszedł. Wiecie, takie ludzkie myślenie nasze, ale chcę zwrócić uwagę, że one bardzo dobrze myślały, bardzo dobrze rozumiały naturę Jezusa, tego kim On jest. My podejrzewam, że gdybyśmy przyszli i powiedzmy zachorował, brat Sylwestry, byśmy... Panie, to był brat, który każdemu pomógł, tutaj zrobił taką sprawę, załatwił, był starszym, usługiwał, służył w kościele i byśmy, przynajmniej ja bym tak to najprawdopodobniej zrobił, to byłyby moje argumenty. Panie, no takiego człowieka stracić to już w ogóle nieporozumienie w kościele. Ale one wiedziały, że do Jezusa przemawia coś więcej. Nie to. One użyły jednego bardzo prostego argumentu. Panie, oto choruje ten, którego Ty miłujesz.
One znały serce Jezusa, wiedziały, można by powiedzieć, w który punkt nacisnąć, czego się dotknąć, żeby uzyskać ten efekt tego, że Jezus pojawi się na tym miejscu, że Jezus przybędzie. Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. To była bardzo krótka, ale jakże bardzo treściwa wiadomość, która z jednej strony pokazuje ich poznanie, relację, którą musiały mieć z Jezusem, one musiały go poznać. To jest to, o czym ja bardzo często mówię, do czego wracam. Nie ma relacji bez poznania. Nie ma poznania bez relacji. To nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. One znały Jezusa, znały, bo spędzały z Nim czas. Znały, bo poznawały Go, bo były blisko. Ja wiem, że w takim, powiedzmy, potocznej kulturze naszej zwykło się wynosić na ołtarze Marię i bić po głowie Martę, bo chciała usłużyć Jezusowi i co nieco przebąknęła o tym, że Maria też mogłaby coś w tym temacie zrobić. Ja chcę powiedzieć, że Marta postąpiła bardzo właściwie. To jest to, o czym dalej czytamy, tak? O tym, że ci, którzy nogi umywali, tak? Tam jest powiedziane o tych kobietach, które świętym nogi obmywały, o tych, którzy udzielali gościny, której nie należy zapominać, bo przez nią niektórzy spowiedziane, nie wiedząc, aniołów gościli. Marta robiła bardzo dobrze, po prostu Maria zrobiła jeszcze lepiej. Ale nie było to dobre i złe, to było dobre i jeszcze lepsze. Marta nie była zakałą tej rodziny, jak po prostu, ja byłem od szkółki niedzielnej, od dziecka, mam wrażenie, że była idealna rodzina, byleby tą Martę wydziedziczyć. To już by było już w ogóle super. Marta była wspaniałą osobą. Marta wiedziała, jaką ma odpowiedzialność. Wiedziała, że jeśli zaprasza kogoś do swojego domu, nie wiem, czemu zwykło się też przyjmować, że była Marta najstarsza, Maria Łacienia, Łazarz był najmłodszy. To są takie już zupełnie jakieś zwyczajowe rzeczy, ale nawet jeśli ona jako najstarsza w tym domu wiedziała, że to kwestia gościa, który przychodzi, jest kwestią honorową. To jest kwestia, którą trzeba załatwić. I ona krzątała się, ona służyła Jezusowi. Ona służyła Jezusowi i to trzeba podkreślić, to trzeba zaznaczyć. Ale w tym momencie one znały Jezusa na tyle, żeby powiedzieć jedną prostą rzecz. Panie, oto ten, którego Ty miłujesz, oto ten, którego Ty kochasz, oto choruje. Werset trzeci, posłały do Niego wiadomość. Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. Jest powiedziane, że gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą. I gdy usłyszał, że choruje, szósty werset, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. I w tym momencie pojawia się pewien zgrzyt. Ale jak to tak? Kiedy przychodzi Jezus do Betanii, pojawia się, mówiąc po naszemu, tłumacząc to z polskiego na nasze, gdzie byłeś? Dlaczego Ciebie nie było? Gdzie był Bóg, kiedy działo się to wszystko, co się działo? Pytanie, które jest dzisiaj zadawane. Gdzie był Bóg, kiedy działo się to, kiedy działo się tamto? Gdzie był Bóg? Pytanie jakkolwiek zasadne. Bo chcę powiedzieć, że wyrzucamy obecnie, jest taka tendencja Boga ze szkół, z urzędów, z naszego życia, z tego, co się dzieje, mówimy, Boga trzeba zamknąć w czterech ścianach w kościele, ale kiedy się już coś dzieje, no gdzieś Ty był? Dlaczego Ciebie nie było? Ludzie przychodzą z pretensjami. Ludzie mają Bogu to za złe. Przecież skoro jesteś dobry, to powinieneś ich tak tutaj być. Skoro jesteś dobry, to i tak powiesz, gdzieś Ty był. To nie Ty, których Ty miłujesz, umierali? Czy Ty nie kochasz? Ja chcę powiedzieć tak, że Maria i Marta po kolei, każda oddzielnie zadały to samo pytanie, tylko w trochę innym duchu. One wyraziły po raz kolejny swoje poznanie Jezusa. One po raz kolejny powiedziały, Panie, gdybyś tu był, On by nie umarł. Marta dalej mówi, że ona wierzy, że on zmartwychwstanie. No troszeczkę tam myślami w przyszłość wybiegła, bo tam aż do dnia ostatecznego to takie trochę jest jak mówienie, kiedyś na pewno się ułoży. Wszystko się kiedyś ułoży. Na koniec ciało w grobie się ułoży.
To jest takie mówienie, wiecie, no będzie dobrze, będzie dobrze. Ale Jezus jest Bogiem tu i teraz. On przyszedł, aby załatwić sprawę tu i teraz. Nie po to, żeby tylko przyjść i sobie popłakać, chociaż to jest jeden z dwóch jedynych przypadków opisanych w Biblii, kiedy widzimy, że Jezus płacze. Płakał nad Łazarzem, widząc to, co się dzieje, płakał nad Jerozolimą. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Maria i Marta widziały tylko śmierć brata. One widziały to, że Jezus... Wiecie, one nie wiedziały, gdzie był Jezus. Mogły się tylko domyślać. Nie wiem, czy posłaniec już wrócił i powiedział, że dałem Jezusowi. Może będzie za chwilę, a Jego nie ma i nie ma i nie ma. Nie wiemy, jak ta wiadomość została przekazana. Nie wiemy, jak bardzo one się go spodziewały, ale wiemy, że w momencie, kiedy przychodzi Jezus, to po ludzku nie ma już co zbierać. Bo kiedy Jezus mówi, odsuńcie ten kamień od grobu, on mówi, Panie, nie, 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 nie. Już 4 dni tam leży. On już cuchnie. Nawet tam nie zaglądaj. Nie ma po co. Już koniec. Wiecie, ostatnio byłem z żoną na pogrzebie jednego brata. Odszedł do Pana. O, tam akurat była urna z prochami. Widziałem pogrzeby, jeszcze jakieś tam inne, nie często się bywa na pogrzebach. Człowiek wygląda tak, jak wygląda u nas. Mamy technologię, mamy pewne rzeczy, mamy ludzi, którzy się tym zajmują. Na przykład wiem, że na Ukrainie tego nie ma, więc na Ukrainie można zobaczyć, co się z człowiekiem dzieje. Nie ma takiego zwyczaju tak u nas, żeby człowieka, wiecie, umalować, czyli już na tą ostatnią drogę, przedstawić go w jak najkorzystniejszym świetle. Widać po prostu, co się z człowiekiem dzieje. Jest to odrażający widok. I to jest, powiedzmy, że nasz klimat. A tam mamy klimat piekarnika. Tam się dzieje wszystko 3 razy szybciej. Rozkład ciała. W Afryce, jak byłem tam, pogrzeb jest na 2 dzień, bo nie ma po co. Po prostu nie da się nic z tym więcej zrobić. Człowiek umiera, na 2 dzień trzeba go pogrzebać. I to, co się działo tam przez te 4 dni, z ludzkiego punktu widzenia, tam nie należy nawet już zaglądać. Boże, gdybyś tu był, to może byłoby dobrze. Gdybyś Ty był wcześniej, gdybyś Ty był z nami, gdybyśmy to, a być może nawet ktoś potrafi zrozumieć i przyznać się we własnej winie. Panie, gdybym ja wtedy był z Tobą, to tak, ale teraz to już... Kaplica, nie ma co. Niestety, Boże, jesteś wszechmocny, ale w określonych przeze mnie ramkach czasowych, w określonych przeze mnie sytuacjach. I bardzo często jest tak, ale Bóg doskonale wie. Bóg doskonale wie, gdzie jest czas i pora i miejsce. Jezus umyślnie pozostał jeszcze 2 dni. Czy myślicie, że gdyby On przyszedł 2 dni wcześniej, to coś by to zmieniło? Nie, leżałby tylko 2 dni w grobie, a nie 4. To jest prosta matematyka. Znowu byłoby, Panie, gdybyś tu był, brat by nie umarł. No być może potrafiłyby w jakiś... Więc to, czy Jezus czekał, czy nie czekał w tej akurat sytuacji, niewiele zmieniało. Bo brat i tak już był umarły, Łazarza nie było. Ale Jezus chciał pokazać Boga. Jest powiedziane, że On nie przychodził nigdy w swoim własnym imieniu. Jest powiedziane, na chwałę Bożą to jest. To, co się dzieje w moim i Twoim życiu, jest powiedziane, że Bóg współdziała ku dobremu. Jest powiedziane, tam jest jeden warunek. Jest wiele rzeczy, które są w Biblii wyrywane z kontekstu. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ja pamiętam, jak byłem w Ugandzie, ten bus jeździł. Tam w Cięciodzio był ten bus. Lud mój ginie z powodu braku poznania. Oj, jacy my jesteśmy nieszczęśliwi. No, chciałoby się, ale brak nam poznania. Ale nikt nie dopisał drugiej części wersetu, gdzie jest napisane, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, to ja odrzuciłem Ciebie. Był wybór. Tak? Był wybór. Można, jest powiedziane, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, jest powiedziane z tymi, którzy Boga miłują. A niektórzy myślą, halleluja i do przodu jest powiedziane, Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim. Co się nie dzieje, będzie super. Czyli Pan ma jakiś plan, coś tam się dzieje i później się ludzie rozbijają. Później się robią problemy. Później mówi, nic z tego dobrego nie wynikło. Ja mam pytanie, a jak bardzo Boga miłowałeś? A jak bardzo Ty patrzyłeś na Boga? Gdzie było Twoje serce? Czy może była postawa, ja wiem, rozumiem, dzisiaj mamy XXI wiek konsumpcyjna. Bóg jest od tego, żeby zaspokajać nasze potrzeby. Potrzeby materialne, emocjonalne, życiowe, zdrowotne, po kolei od tego jest Bóg. W końcu może. Co mu szkodzi?
To, coś miało tutaj miejsce, było po to, aby uwielbić Boga. Chcę powiedzieć jedną rzecz. To były osoby, które były zdolne zachować się prawidłowo. To były osoby, które, do których Bóg dopuścił to w ich życiu, które trwały przy Bogu na tamten moment. Ja wiem, że wtedy jeszcze żyjemy w czasach Starego Testamentu. Jezus jeszcze nie umarł, nie zmartwychwstał, nie był uwielbiony. Jeszcze mamy Stary Testament. Ale to byli ludzie, ta rodzina, która trwała przy Bogu. To była ta rodzina, która stała przy Bogu. Można by powiedzieć, najbliżsi przyjaciele. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to właśnie oni? Tyle ludzi dookoła trzeba było akurat tych, którzy byli przy Jezusie na każde zawołanie. Symbol obecny, po prostu archetyp gościnności, dobroczynności. Trzeba było się akurat tego domu dotknąć. No tak. Bo Bóg zna. Bóg wie, jakie jest serce. I kolokwialnie rzecz ujmując, może można to tak ująć, wie, kto ile da radę. Tak upraszczając. Czas leci, a jeszcze będzie następne nabożeństwo, więc nie będziemy się rozlekać. I tutaj mamy taką sytuację. Jezus przychodzi w odpowiednim czasie. Przychodzi w idealnym czasie. Przychodzi w czasie, który objawi chwałę Bożą. I sprawi, jest powiedziane, że uwierzyli kolejni. To tam dalej byśmy czytali. Żydzi przyszli, ludzie przyszli normalnie z wielkim żalem pocieszać Marię i Martę. Zresztą kumplują się z Jezusem, niech się kumplują, ale szkoda ludzi. Łazarz to był fajny człowiek. A jak zmartwychwstał, to arcykapłani już mieli plan, żeby obok Jezusa i Łazarza powiesić. Już chcieli zabijać Łazarza, bo przez niego ludzie uwierzyli. Kiedy objawiła się chwała Boża, kiedy ludzie uwierzyli, jest powiedziane, jedni uwierzyli, a w drugich się zagotowało. Już się skończyło współczucie, skończyła się bratnia pomoc, solidarność, pomaganie, pocieszanie. Nie, teraz to już macie sobie sami, teraz już jesteście waszymi wrogami. I taką mamy sytuację. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy szedł Jezus, to Marta wybiegła na jego spotkanie. Ona nie zamknęła drzwi i powiedziała, trzeba było być wcześniej. Maria, kiedy usłyszała, wybiegła. Podejrzewam, że to był taki jakiś spazmatyczny ruch, że tak właśnie tam jest powiedziane. Ci ludzie myśleli, że ona sobie wzięła, poszła z powrotem na grób płakać. I poszli za nią ją tam pocieszać. One wybiegły Jezusowi na spotkanie. One i tak wybiegły Jezusowi na spotkanie. Ja wierzę, że to było kluczowe w ich postawie, w ich postępowaniu, że Jezus mógł dokończyć tę sprawę, która zaczęła się 4 dni wcześniej, kiedy umiera Łazarz, kiedy on zaczyna chorować, powiedzmy, że z 5 dni wcześniej, tak? Coś się zaczyna dziać, coś się dzieje. Wiadomość do Jezusa dotarła. Z jakiegoś powodu poczekał jeszcze 2 dni. My wiemy dzisiaj z jakiego, ale z punktu patrzenia i z punktu widzenia Marii i Marty to było zupełnie niepotrzebne. To była strata czasu. Przecież się wszystko pali, przecież się wszystko wali. Umiera się tylko raz. Ludzie, nie mógł ten? Ludzie to zawsze mają najwięcej. Ci z boku stoją do powiedzenia. Ten, który ślepemu oczy otworzył, nie mógł zrobić, żeby tamten nie umarł. Podejrzewam, że pewnie znalazł się jeszcze jakiś cwaniak, który słyszał o tym, że on na odległość Jezus uzdrowił tego syna setnika. Mówiła, trzeba mu było tam przychodzić, trzeba było na odległość wypowiedzieć słowo setnikowi. Mógł, to czemu teraz nie mógł? Ludzie z boku mają zawsze najwięcej do powiedzenia. Tu zawsze jest dużo do skomentowania w tym momencie. Zawsze jest dużo do powiedzenia. I zastanawiamy się, Boże, gdzie jesteś? Już nie mówię o tej aroganckiej postawie, gdzieś ty był, kiedy to wszystko, gdzie był Bóg, kiedy to, tamto, siamto się działo. No tak, wyrzuciliśmy Boga, później dziwimy się, że się dzieje po prostu rozkusz na świecie. Świat się od Boga odwrócił. Bóg posłał Syna, jest powiedziane i tak namawiał, jest powiedziane w tej przypowieści, kiedy posyłał, to jednego pobili, drugiego obili, trzeciego wygonili, tak, odarli z godności, a jak posłał Syna, to go zabili. Co jeszcze trzeba zrobić? Co jeszcze trzeba zrobić, żeby iść dalej? Chcą, byśmy otworzyli Księgę Daniela. Księga Daniela, 10 rozdział. I powiedział, 11 werset. I powiedział do mnie, Danielu, mężu bardzo umiłowany,
Uważaj na moje słowa, które mówię do ciebie i stań na nogi, bo jestem teraz posłany do ciebie. A gdy przemówił do mnie to słowo, stanąłem drżący. Wtedy powiedział do mnie, nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przybyłem ze względu na twoje słowa. Lecz książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Nie chcę tutaj wchodzić w to, co de facto się tam działo, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Twoja modlitwa, twój głos, który wzniosłeś do Boga, on dotarł jeszcze wcześniej, niż wypowiedziałeś słowa. Bo jest powiedziane, jeszcze słowa nie ma na moim języku, a ty, Panie, już znasz je całe. Ty, Panie, zbadałeś moje serce, moje nerki, moje wnętrzności. Twoja modlitwa dotarła do Boga. Kiedy tylko ją wypowiedziałeś, ona się tam podniosła, choć Bóg już znał ją wcześniej, Bóg, znając twoje serce. Ale Bóg ma swój doskonały czas. To nie jest tak, że Bóg nie mógł od razu Michała posłać, żeby załatwił sobie. To nie jest tak, że Bóg o czymś nie wiedział. Ale to, czego oczekuje Bóg ode mnie i od ciebie, to na co chcę dzisiaj ja zwrócić naszą uwagę na podstawie tego słowa, tego co czytamy, jest to, że Bóg zna doskonały czas. Że Bóg się nigdy nie spóźnia. Że Bóg nigdy nie przyjdzie za późno. Ale jest jedna rzecz i nie chodzi tutaj o jakąś duchową walkę. Trwanie przed Bogiem w zaufaniu. Gdyby, nie wiem co by się stało, nie możemy, może tylko sobie pogdywać, nie możemy z tą, gdyby Daniel machnął i powiedział, to już po wszystkim jest. I zrezygnował z zaufania, bo ja się modliłem i nic z tego nie wyszło. Możemy tylko gdybać, co by się stało. Inną postawą jest postawa, która mówi, ja przyniosłem to do Boga i wiem, że to u Boga jest, a Bóg w swoim czasie odpowie. To jest inna postawa i na to też chciałbym zwrócić uwagę. Natomiast ważną rzeczą jest to, że w momencie, kiedy nawet my myślimy, że to już zaszło za daleko, że to, co się stało, że trzeba było wcześniej się zastanawiać, wcześniej myśleć, że wtedy jeszcze dało się ratować, teraz już jest za późno. I kiedy przychodzi Jezus, to On staje przed tym grobowcem, przed krainą śmierci i mówi, Łazarzu, wyjdź. To dotyczy się sytuacji pojedynczych, to dotyczy się całego życia. Ludzi, którzy nas otaczają, to o czym brat mówił, na nabożeństwie poprzednim. Patrzy na człowieka, mówi, dla niego już nie ma nadziei, mówi, to jest człowiek beznadziejny. Przypadek, który po prostu liczy się tylko do statystyki. Nie ma dla niego pomocy, ale Jezus przychodzi tam, gdzie ludzie mówią, że Panie, tam już nie ma co zaglądać, tam już cuchnie, tam już jest zgnilizna. Coś wam to przypomina? Twoim posłaniem robactwo i zgnilizna? Upadłeś, choć byłeś najjaśniejszy. To mowa o królu Tyru, który został odrzucony, który odwrócił się od Boga. Może być absolutnie wszystko tam. Może być, to już jest przypadek beznadziejny, jak tamten. Już gnije, już cuchnie. Już jest śmierć, ale Jezus mówi dzisiaj do mnie, do ciebie, do twojego życia, do twojej sytuacji, do tego tam miejsce. Łazarzu, wyjdź. Przejdź ze śmierci do życia. Oto jestem tutaj dzisiaj przed twoim życiem. Łazarzu, wyjdź. Być może było już bardzo gdzieś tam daleko zaszło, ale zaufaj mi, ja wiem. Ja w swoim ręku mam to wszystko, co ma miejsce. Ja w swoim ręku mam twoje życie. Jest powiedziane, na dłoni swojej wyrysowałem cię. Wyrysowałem twoje imię. Widzę cię, jesteś przed moimi oczyma. Zaufaj. To jest to, do czego wzywa nas również list do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset, który mówi tak. Radujący się w nadziei, cierpliwy w ucisku, nieustający w modlitwie. A list do Kolosan, 4 rozdział i 2 werset mówi tak. Trwajcie w modlitwie, ważna rzecz, czuwając na niej z dziękczynieniem. Wierzę, że to jest ważna rzecz, ważny element również tego,
w jaki sposób przychodzimy do Boga. Widziałem kiedyś taki komiczny obrazek, satyryczny, tego anioła na sortowni, który siedzi i są dwie skrzynki. Jedna to się, wiecie, przewala ta z napisem prośby i tam ze trzy listy się walają tylko w skrzynce z podziękowaniami. Ja wiem, że bardzo często to tak wygląda. Ja sam siebie bardzo często łapię na tym. Czy tak samo jak gorliwie wołałeś do Boga o rozwiązanie twojego problemu, z tym samym zaangażowaniem mówię, dziękowałeś. Kiedy już przyszło, o, nareszcie, tak jak myślałem, tak powinno być. Jedziemy dalej. Bardzo często w moim życiu tak było, bardzo często. I nie jest to powód do chluby, ani trochę. Ale to, co przychodzi, Boże, tak jak dzisiaj rozmawiałem też tutaj z bratem Łukaszem. Mówię, to co już kiedyś Bóg przyszedł i powiedział mi raz w moim życiu. Ty się nie pytaj dlaczego. Nie pytaj się o co chodzi, dlaczego, co jest. Stań i zapytaj się, Boże, jak zamierzasz to rozwiązać? Boże, co Ty masz dla mnie teraz? Jak ja będę oglądał Twoją chwałę? I ja raz to już przeżyłem. I stanąłem po prostu w tej pozycji. Była sytuacja, pamiętam, wszystko się wysypało. Dwa zlecenia, ktoś sobie powiedział, że sorry, ale jednak podziękuję. Samochód chyba klęknął, czy go wtedy ktoś potłukł, nie pamiętam co ten. Pół miesiąca jeszcze zostało. Na koncie to może na Snickersa jeszcze było. I mówię, no i Boże, i co teraz? Dlaczego tak jest? Bo wiecie, roboty są poukładane. Można było być może jakąś inną wziąć, wpisać, no ale już było zajęte. I teraz ktoś mówi, że on jednak zrezygnował. No tak wyszło. No. I zostajesz z niczym. I jak to jest? I mówię, Boże, dlaczego tak? No dlaczego, Boże? No dlaczego? No dlaczego? I takie zaczyna się szemranie, Boże. Być może nikt nie chce, nikt nie przychodzi z otwartymi pretensjami. Boże, dlaczego? Bóg mówi, przestań się pytać dlaczego. Zapytaj się, jak ja chcę to rozwiązać, co ja mam dla Ciebie. I Bóg dał mi ten fragment z Księgi Psalmu, który mówi, że wiele, uwaga, wiele, nie, że się trafia, cierpień spotyka sprawiedliwego, ale Pan przeprowadza go przez wszystkie. I to był początek przemiany, która miała miejsce. Ja już nie wspomnę nawet, co się tam dokładnie działo, ale widzicie, żyję i jestem o zdrowych zmysłach. Życie się kręci dalej, nic się nie rozwaliło, nic się nie zawaliło, żyjemy dalej z żoną. Nie ma żadnego problemu pod tym kątem. Także Bóg mówi, patrz tylko na mnie. Nie patrz na te problemy, tak jak było powiedziane o Piotrze, który szedł. On spojrzał, jest na falę, trzeba było patrzeć na Jezusa, nie na falę. Fale są, będą dookoła, ale skoro narwałeś się, żeby iść za Jezusem, to nie jest zwykła droga, to będzie droga po wodzie, droga po krawędzi, to idziesz i patrzysz się na Jezusa, bo zaczniesz tonąć, bo fale będą. Oni w tej łódce wcale nie byli bezpieczni. Jest powiedziane, oni całą noc tam wojowali w tej łódce, byli utrudzeni, byli umęczeni. Jest powiedziane, że Jezus zobaczył, że są już mocno utrudzeni, wiatr mieli przeciwny. Oni nie mogli dopłynąć, bo ich z powrotem na środek jeziora wyciągało. Jezioro było na tyle duże, że nazywano je nawet morzem. I on mówi, przyjdę do nich. Oni się jeszcze wystraszyli, tylko Piotr właśnie mówi, jak to jesteś ty, to każ mi przyjść. Przyjdź. Piotr idzie. Ale patrz na Jezusa. Ja w swoim życiu, ty w swoim życiu, kimkolwiek jesteś. Ten, który stoi i mówi, przejdź. Ja stoję, czekam. Mówi, wyjdź. Wyjdź, zaufaj mi. Wyjdź. Jemu niech będzie chwała za wszystko. Niech będzie uwielbiony i wyszczony. Chwała Bogu.